dzisiaj widzowie trochę w warunkach polowych. Polowych. Szumi mi laptop, ale to nie powstrzymuje mnie od tego, żeby powiedzieć wam, że The Sims 2 jest lepszy niż The Sims 4. Dlaczego? Przekonajmy się. Jestem u siebie na święta w domu rodzinnym. Siedzę. Mam laptopa. Nagrywam laptopem. No, oczywiście w The Sims 4 mamy wspaniałe miasta, nie wiem. Mamy wierzbową zatoczkę, mamy Newcrest, mamy Senmeishuno i w ogóle te wszystkie zajebiste miasta. A tutaj mamy, kurde, patrzcie, jaskinia pokrzyku, dolina niezbędna, kwitnące wzgórza, Miłowo, Dziwnowo, Werona. No i to tyle. Ja oczywiście pokażę wam jaskinię pokrzyku, dlatego że tutaj są takie, wiecie, dodatek do wynajęcia nie był najlepszy. No kurde, laptop zaraz mi wybuchnie. Chill. Tworzenie postaci jest również banalnie proste. Patrzcie, no to miasto jest zajebiste. No i wiecie, co można jeszcze zrobić? Patrzcie, co można zrobić. Jeżeli chcecie na przykład postawić kamień, nie? A choinkę kładziecie, nie? I patrzcie, kurde, choinki. To nie są choinki. Palmy sobie możecie postawić, kurde, w mieście. Palmy tutaj stawiamy. Kurde, kaktusa postawimy tutaj. Macie to w Polsce? Patrzcie, ja mogę postawić na taki komin. Elektrownię jądrową. Jak to wybuchnie, to będzie dupa. Od nasrania dajemy. Czy ja od tego będę musiał odprowadzać podatki w Simsach? Nie! To są plusy. I wiatrak. Dobra, tworzenie postaci. Będziemy się inspirować moim wyglądem. Nazwa rodziny. Gówno. Rodzina gówno to jest dobra rodzina. Tworzymy Sim. Julia gówno. Może grafika nie jest najlepszych lotów. Może grafika nie jest lepsza niż twórcy, tak? Ale możemy stworzyć na przykład... Możemy mieć czapkę z takimi uszkami, co jest teraz bardzo w modzie. Takie są czapki. Możemy być Young Multi i mieć moje smutki rzeczy Forsa. Możemy być... Ole, to czoło. Ja chcę być budowniczym. Chcę być klaunem. Dobra, to mam być ja, więc zostajemy klaunem. Ja rycerzem jestem. Rycerzem jestem. Będę rycerzem. To ja może czekajcie, odsłonię trochę twarz, żeby pokazać, że ten, że to dobrze działa to. Patrzcie, macie to w Polsce? Możecie tu stworzyć takiego kosmite. Macie to w Polsce? Zęby wam nam wystają. Czoło na przykład możemy zrobić, wiecie. Brwi możemy sobie powiększyć, zmniejszyć. Możemy sobie, patrzcie, wypukłe czoło zrobić. Tu wszystko można zrobić. Czy wy to macie w The Sims 4? Nie. Robimy takie smutne. Jezu, ja jestem piękna! Makijaż też nie jest jakiś taki, wiecie, wysokich lotów, jak Michael Jackson. Makijaż twarzy nie wiem, czy będziemy, może z nimi kocicą? Może klaunem? Tygrysem? Dobra, może być. I tak, jeżeli chodzi o ubranie, kwestia ubrań wygląda tak, że nasza simka, to są takie ubrania bardzo vintage, ok? Takie bardzo it2k style, także bardzo modne. Tutaj damy ten. Nie wiem, czy słyszycie tę muzykę, też muzyka jest fajna. To ubranie mi się tak zawsze podobało w tej bójce. Może wam nie, ale mi tak. I oczywiście, wiecie, co jest najfajniejsze, że można wybrać znak zodiaku. W trójce też. A w czwórce? Macie znaki zodiaku? No nie wydaje mi się. Tam macie tylko, kurde, krokodyle, co nie jedzą ludzi. Ja jestem lwem, znaczy jestem człowiekiem, ale lew to jestem ja. To mnie odrzuca. Nie mam węchu, więc smutnie. Zarost nie lubię. Nie lubię zarostu, sorry. Zdobywanie wiedzy. Ciągle się czegoś uczymy, widzowie, w życiu. Na przykład tego, że, kurde, trzeba wziąć mikrofon zawsze na nagrywki, a ja, kurde, z telefonu nagrywam. Myślałam, że ręce. Czemu mam tak prześwietlone to? Myślałam, że rąk nie mam. Tworzymy kotka i tworzymy pieska. Szkoda, że nie ma koni. Szczerbatek. Jaki kocur! Ja chcę kota bombajskiego. Bombaj Safir. Koty też mają znaki zodiaku. I fun fact, Szczerbatek jest skorpionem. Idealnie dobrany. Jeżeli Szczerbatek kogoś polubi, to ta osoba ma tak dobre serce. Flejtuch. No, Szczerbatek ma tak pół na pół z tym flejtuchem taki. On ma takie czasami dni, że sprząta, czasami nie. Git. I robimy psa. Kubi. Australijski. Jaki ryj! Ej, ja uważam, że Simsy 2 są zajebiste, no nie? I one, te psy mają takie śmieszne twarze, no patrzcie! No patrzcie na tego psa, nie? On by wam sprzedał mikrofale. Przepraszam, Scooby! Zróbmy mu wielki łeb. On będzie baranem. No to jest nasza rodzina. No, chciałam pokazać wam, że Simsy 2 są lepsze. Widać, ale kot jest naprawdę słodki, on wygląda trochę jak ten z Koraliny. Może zamieszkamy w tym... Coś ogarniemy. Tutaj macie helikopter lata. Tu mamy takie domy jak do wynajęcia. O, może tu? O, to może kupimy. Oczywiście, moi państwo, partnerem dzisiejszego odcinka jest oczywiście strona Instant Gaming. Jest to strona, gdzie możecie kupować gry taniej. Są na każdą platformę, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Czy Simsy, czy Robuxy, czy nawet, nie wiem, Farming Simulator. Linki macie w opisie, a co miesiąc jest rozdanie na darmową grę, jaką tylko chcecie, także zapraszam. Mamy taką wielką, takie coś na te, na listy, nie? No i tak. Mamy swojego psa, mamy Szczerbatka i my mamy tak, mamy swoje pragnienia, które mamy wykorzystać jakkolwiek i mamy swoje obawy. I tak, możemy sobie wybrać mieszkanie albo to,
albo to. I tutaj można też mieszkanie oglądać. Bardzo fajne, tak? Kurde, czekajcie! To jest nasze całe mieszkanie, mamy taką szafę. Dzisiaj będziemy starać się przeżyć Simsy za 0 zł, że pokażę wam, że da się żyć za 0 zł. Ja ją zawsze crashowałam. O, tu mamy na przykład basen, możemy pływać. Kilku z twoich sąsiadów przyszło. Kto jest moim sąsiadem? Maria. Przejdźmy do trybu budowania. Ja chcę sobie kupić tego. A tu jest jeszcze mieszkanie. Dobra, to my mamy tutaj. Musimy kupić rzeczy dla zwierząt, bo nasze mamy zwierzęta. No, zdecydowaliśmy się na zwierzęta, to jest logiczne, że musimy kupić im wystarczające rzeczy. Ty żwirek. To jest kuweta? To jest kuweta? To jest drapak, kupimy na pewno. Miska dla Skubiego dajmy srebrną. To jest chomik! Ja chcę chomika. No to jeszcze mamy chomika. I dla Szczerbatka dajemy taką miseczkę. To jest na papugę? A mogę mieć... Ja chcę jeszcze papugę. A ja sobie kupię papugę, no i co? To z tego, że trzeba będzie ją kupić, a mieliśmy żyć za 0 zł, ale ja mam to gdzieś. Znajdziemy jeszcze pracę, znajdziemy robotę. Galaktyczny domek dla zwierząt. A to nie chcę. Ale nie postawmy przy drzwiach, bo się jeszcze nas Simka wywali i się zabije. Auto możemy kupić, nie? Na przykład możemy kupić sobie taką furę, nie? To nie mamy gdzie jej postawić. Możemy też kupić, nie wiem, śmietnik. A my łóżko, czy nie? Nie mamy łóżko. No to łóżko trzeba jeszcze kupić, nie? Łóżko. Dobra. Psy, koty, chodźcie. Chcę na... Ile ten chomik kosztuje? Co? To co, jakiś kurde chomik w złocie jest? Twoje? Czemu ten chomik tyle kosztuje? To Szczerbatek go zaraz zeżre. I na przykład zostawiają takie czarne ślady do wynajęcia. Nie wiem, czemu takie. Możesz się dać mi zdać, bo ja nie wiem. Piąty śmietnik przed chwilą. Masz jedzenie, halo, Kubi. Ej, patrzcie, jaki chomik. Ferdynand. Dobra. Jezu, no patrzcie, czy wy macie takie chomiki w czwórce? Macie jakieś tam, ale nie macie takiego chomika. Ferdynand, tylko Szczerbatek, proszę, nie zjedz go, okej? Okay? Proszę. Co ty robisz, Kubi? Ja tutaj klatkę napełniam. Grzegorz. Grzegorz. Ej, i teraz otwórzmy i zobaczmy, czy ona nasra. A, bo ja gram z Kubim. Otwórz klatkę. Je sobie, Skubi. Ja chcę komputer. Panie listonoszu, kupi mi pan komputer? Znaczy, nie, że dostarczy mi pan komputer? Tutaj mamy sąsiadów i ogólnie najlepszą opcją w Simsach 2 jest ssanie twarzy. Tylko na razie nie możemy im tej twarzy postrzeć, bo musimy się poznać lepiej. No, oczywiste jest to, że jakkolwiek z kimś jesteś w jakiejkolwiek relacji, nie ścisz mu twarzy na pierwszym spotkaniu chyba, tak? Chyba. Nie wiem, kontakty międzyludzkie. Maria! Mogę zagwizdać? Maria! Maria! Może, nie wiem. Kład irytuj. To jest to, co lubię najbardziej. Chluśnie ze szklanki? Ej, zobaczmy, jak wygląda chluśnięcie ze szklanki w dwójce. Ej, czy pies może go zjeść? To jest papugę? Chomik! Ach, to ty, Julia. Nie lubię się przechwalać, że znam właścicieli tego budynku, to jednak się bardzo przydaje, do ciebie zdałem się na podłóg. Ej, zabij mi ją. Smok, smok. Pocałujmy ją. Marta! Może się jakoś dogadamy, girl! No to taki masz problem do mnie? O, co to przy... Ulala! Witam, nazywają mnie panem Hambu. Jestem tu, aby wręczyć ci wspaniały dar. Czy to będzie komputer? Jak tak, to możemy się zaprzyjaźnić. Czy wy w Simsach 4 macie komputer za darmo? No nie wydaje mi się. Tu macie komputer za darmo. I jeszcze patrzcie, jaki wypasiony, to jest jakaś nowa maszyna. Dobra, znajdziemy pracę. Zastanawiam się bardzo mocno, czy nie zrobić serii z dwójki, The Sims 2. Oczywiście szukamy roboty. Muszę krzesło inne kupić dla niej. Takie o, postawimy. Możemy być opiekunką placu zabaw. Asystentka ambasadora w karierze poszukiwacz. Opowiadać do wcipu! Ej, to dla mnie idealne. Jeszcze raz, zobaczymy. Mieszać cementu. Poborowa. Ten opowiadacz do wcipu mnie najbardziej przekonał. I widzowie, dajcie mi znać, czy chcecie, abym zrobiła The Sims 2 na modach. I tak zrobię. I tak wam będę porównywać cały czas dwójkę do czwórki. I widzimy się w kolejnym odcinku z dwójki w bardzo bliskim czasie, widzowie.